zakończyłyśmy studia, Maryla zaczęła pracować. Mieszkamy siebie blisko i aż tu nagle dowiaduję się, że Alutka wynajął również pokoik obok. Taki sympatyczny kolega, taki misio, taki sympatyczny, ale tak inteligentny, tak wspaniały, tak ciepły, tak w ogóle i tak myślę, ach sobie opowiadaj droga pani, pokaż mi tego człowieka. Poleciałam szybko do jej z kolei pokoika i zostałam przedstawiona Leszkowi. No i rzeczywiście, nic dodać, nic ująć, tak jak opisywała go. I Lula. Lula Psica ma dzisiaj ciężki dzień. Marylka była dla Leszka, chociaż nie miała wcale łatwego charakteru, ale była darem Bożym. Pojawiła się Marta, to też było takie bardzo integrujące. Marylka była bardzo zaangażowaną i taką trochę nawet zazdrosną o to dziecko, matką. Otóż tutaj mam zdjęcie, które ona mi przysyłała do Wiednia. To były robione właśnie na takie składanki sklejone, gdzie była Martusia malutka. O, dziś byłam na Czerwonych i Czarnych, zespół jazzowy i soliści. Śpiewał Marek Tarnowski, Janusz Godlewski i Andrzej Jordan w stylu Tomiego, Styla i Presleya. Fantastycznie. Maryla była niesamowitą duszą towarzyską. Ubóstwiała spotkania, ubóstwiała rozmowy niekończące się i nie o polityce. Zaprosili mnie oni jeszcze jako narzeczeństwo na Sylwestra i wtedy pamiętam, Maryla była w takiej fajnej białej bluzeczce. Fantastycznie zawsze się ubierała. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dear guests, welcome to Presidential Palace. Ciocia ogromną uwagę przywiązywała do zachowania przy stole. Różne maniery, wszystko trzeba było się zachować jak dama od małego. I zawsze dygać przy tym, dziękuję, to się tak nóżką kiwało i główką i uśmiechać się trzeba było i szanować przede wszystkim drugiego człowieka. Także dzieci są po wielkich przejściach i my chcieliśmy dać im trochę odpoczynku od tego horroru i żeby uciec przed tym, co złe. Bardzo trzeba walczyć, żeby tak nie było na świecie.